cycki, broń, cycki, dubstep, cycki, cycki i to z grubsza tyle. Ale jeśli naprawdę musicie wiedzieć, to trzy niegrzeczne koleżanki nie mają kasy, aby wyjechać na bardzo popularne w USA wiosenne ferie. Czwarta też nie ma kasy, ale ona jest z katolickiej szkoły. Po obrabowaniu knajpy dziewczyny pojadą na wymarzoną wycieczkę, ale odkryją przy tym, co kręci je najbardziej. A przy okazji poznają kolesia, który jest w 1/3 gangsterem, a w 2/3 frajerem pozującym na gangstera. Cóż, chyba już wiem, dlaczego tuż przed premierą tego filmu Girls Gone Wild ogłosiło bankructwo. Skoro teraz można mieć to samo w kinie na dużym ekranie. Spring Breakers to film dla tych, którzy chcą zobaczyć gwiazdki Disneya, Selena Gomez i Vanessa Hudgens, w bikini. Dochodzi do tego także śliczna Ashley Benson i najbrzydsza w grupie Rachel Corrine, która dostała tę fuchę, bo wiele razy przespała się z reżyserem. Serio, jest jego żoną. To także film dla tych, którzy chcą się przekonać, że James Franco umie grać. Zwykle niestrawny, tu prześmieszny, gdy zgrywa gangstera, jakim nigdy nie będzie. Znakomita rola. Spring Breakers to także film ze świetną ścieżką dźwiękową. Tak, lubię dubstep. Powiedziałem to. W tym filmie fajne są też kolory, światła, neony. Wizualna strona jest bez zarzutu. Bez sensu jest tylko wszystko inne. Podobno to film o tym, jak zdemoralizowana i bezcelowa jest dzisiejsza młodzież, ale jakoś nie przypominam sobie lasek w bikini, biegających z gnatami w te i we w te. Przypominam sobie za to wiele linii dialogowych z filmu, bo reżyser zastosował zabieg kilkukrotnego powtarzania ich, żeby doprowadzić nas do szału. Żeby było zabawniej, zawsze są to najbardziej żenujące dialogi w całym filmie. Paulo Coelho zasługuje przy nich na literackiego Nobla. Można się tłumaczyć, że takim językiem gada współczesna młodzież, ale można też odpuścić sobie słuchanie głupich tłumaczeń i zrozumieć, że Harmony Korine napisał po prostu żenujące dialogi. Bohaterki nie mają sensu, akcja nie ma sensu, nic nie ma sensu. Ale to dobrze, bo o takie lekko nihilistyczne wnioski autorowi podobno chodziło. Spring Breakers to dubstep i laski w bikini. A czasami nawet bez bikini. Nie mówię, że to nieprzyjemny widok. Jeśli tego szukacie w kinie, proszę bardzo. Ja może i chętnie wybrałbym się na takie wiosenne ferie, ale niekoniecznie do kina.